Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Kontynuujmy naszą zabawę w tej wspaniałej grze. I tak, ostatnio robiliśmy sobie trochę misji fabularnych i narzekałem, że strasznie mało mam kasy, dlatego warto by było sobie coś tutaj zarobić. Wykonane zadania na tej części mapy po tej stronie, no na przykład jak tutaj, możemy na nich ciągle zarobić dużo, dużo kasy, jak na przykład 35 tysięcy tych Willpower Points. To jest sporo, bo na innych tych, nie wiem jak to nazwać, mistrzostwach, zawodach, po prostu eventach, dostajemy sporo, sporo mniej. Po prostu sobie trochę pozarabiam. Mogę szybko to załatwić, ops, to nie był dobry ruch. Mogę szybko to załatwić, po prostu rozwalając moich przeciwników. Co nie będzie, myślę, takie trudne. Są to sportowe auta, więc mało wytrzymałe na zderzenia. Uwaga. Bum! Oj, trochę mu się udało ominąć. Ale spokojnie, teraz coś tutaj wymyślę. Oh, yeah. Co tu jeszcze mamy? Myk. Tego... O nie, spadaj! Ach, szty. Dobra, bierzemy tego i BOOM! O, milimetry dosłownie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? I BOOM! Dobrze. Ten całkiem do przodu. Strasznie szybko jadą po tym moście. O! No zabije się zaraz. Kurde, co jak chcę do tego zderzyć, to ten mi wyjeżdża. No, brakowałabym, znowu go stuknął. Cholera, jasna. Bo. God damn it! Czujecie to? Ja pierdzielę. Masakra jaka. Kurde, nie wierzę w to. Razu na początku. I co? I tamci mi uciekną? No, standardowo, standardowo. Ach. Dobra. Teraz dobrze tylko wcelować. Bum! No i tamten jak zwykle jeszcze oberwał nos. Ja nie wiem... Boże. Okej, to nawet tak w miarę wyszło. O, ja wiedziałem, że GT500 mi nie zawiedzie. Dobra, tamtych już mamy z tyłu. Co tu mamy? Szewelkę. BOOM! Ekstra! Ten już na wcześnie. Znaczy za późno. Znowu szewelka. Szewelka mi nie zawiedzie! O, ależ pięknie dostał. O, kurde, nie zdążyłem. Tutaj, chodź koleś. Dobra, tego sobie... Ale tego dorwę! Jest! Skasowany. Szkoda, że nie było spowolnionego tempa. Uwielbiam patrzeć, jak moim przeciwnikom odlatują koła. Weźmy sobie tego małego... Ach, szty! Bum! Dobrze. Co tu jeszcze mamy? I... Bum, 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 bum! Jeszcze kawał... jeszcze troszeczkę ile mu tamtej energii zostało? No na dotyk! Zobaczcie. Dobra, to inaczej może. Zrobimy kanapkę, co? BOOM! 35 tysięcy. Ale kurczę, to pierwszy przejazd to był jakiś tragiczny, ja nie wiem. Nie wiem, co tutaj chodziło właściwie. 240 ileś tam. Kurczę, to i tak dużo będę musiał zdobywać tych Willpower Points. Chodźmy sobie może zrobić te misje główne rzeczywiście, bo... Tutaj coś jest. Mówiliście, wpisaliście w komentarzach, że Lucek w następnym wyścigu tych takich młodych gówniarzy będzie fajna zabawa, będzie fajny samochód. No, zobaczymy. Żeby do tego dojść, muszę zrobić misje główne, niestety. Za dużo tych samochodów. Ale damy radę. Spokojnie. Co my tu mamy? Na pierwszy ogień. Piękny ruch. CTR bodajże, jeśli umiem czytać. Dziwną czcionkę. Musimy nim zdążyć na czas. Właściwie trzeba dostarczyć ile samochodów? O, chyba 4 albo 5! Wow! O, o! Dobrze. 4 albo 5 samochodów. To może nie.
nie być trudne zadanie. Au! Zadanie, chciałem powiedzieć. Dobrze. Tu. Ciężarówka stoi w miejscu, jest ok. Poprzednie zadania dostarczenia samochodów na miejsce polegało na tym, aby wjechać autem na pakę ciężarówki, która była w ruchu. To nie było łatwe zadanie, ale się udało zrobić. Dobra. I teraz tak, tutaj coś mamy. Czy to jest... Wow, Aston Martin DB5! Cholera, jak daleko trzeba dojechać? Goddammit! Idź mi stąd. Idź mi... Oh, jeez! Rower! Nie, tylko nie poro... O, udało mi się ominąć rower. Cholera! Dobra, skręcamy. Wow! Wow! Okej. Okay. Udało mi się. Ojej! Aaa! Nie chcę tu jechać! Ale spychają strasznie. Fantastycznie, jest niedaleko już ciężarówka. Zrobimy inaczej, inny myk zrobimy. Uwaga! Wow! Nie, tego nie chciałem zrobić, zdecydowanie. Ouch. Okej, nadal żyję, nie jest źle. Jak tu jechać? Tak pojedziemy. O nie. Aj! Ta ciężarówka jest w ruchu. I w dodatku, co najgorsze, jedzie pod... No, jedzie na mnie. Aj, 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 aj. Idź, że... Co to było te... The hell? No, cholery. Dobra, zostały te dwa wozy, które mi gonią. I ta ciężarówka w ogóle skręciła w jakąś... Szanowni. Jak? Jak? No nie! No patrzcie, jak oni mnie pchają. No nie... Dobra, pojedziemy skrótem. Ekstra. Ekstra, tamtych zostawiłem trochę z tyłu. Fajnie, tylko teraz ciężarówka. Nie, skręcaj. Okej, muszę być. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy do dostarczenia. Kurde, ale to było paskudne, jak mnie spychali tak. Nie lubię tego. Wow! Man, this car's a mess. Next time, don't be all check out my ride to some quarter gangsters, yo. What you expect? You gonna kill my payday on the real? To jest jakiś Lamborghini. Ale nie potrafię przeczytać nazwy. Przód trochę chyba podobny do Diablo, jak myślicie. Ale tył to w ogóle zupełnie inna bajka. Jeśli ktoś kojarzy, niech napisze w komentarzach, co to za auto. Chętnie się dowiem, do szkoły. Ouch, ouch. Zamknij się! Dojadę spokojnie, ty mnie jeszcze nie znasz moich umiejętności prowadzenia samochodu. A zaraz poznasz. Holy. Ups. Jakiegoś murzynka wiozę. Dobra, okej, i gotowe. Deliver one more stolen car and the world's a better place. Czyli jednak 4 samochody, nie 5, jak myślałem. I co teraz mamy? Jakiegoś unikata? A, tym chyba już jeździłem. Lancia. Got a lone gun in here, huh? Sorry, pal. My cause is worthier than yours. Nie, to trzeba jechać tutaj. To jest samochód rajdowy. On najlepiej spisze się na piachu. Ale mam na dostarczenie go nie całą. Nie no, jeszcze całą minutę, no. Chociaż to i tak nie jest dużo czasu. No bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. Chociaż nikt mnie nie goni, więc tyle dobrze. Tu i tu. Dobra, to teraz prosto. To co, zmieniamy kamerkę? Nie wiem. Oj, lepiej nie zmieniać. Lepiej nie zmieniać, bo widzicie, co tutaj się dzieje. Okej, okay, i... Oje! Oh, yeah. O kurde! Pół minuty! Cholera. Źle jest ustawiona ta ciężarówka, to nic, może jakoś się uda. O kurde, 15 sekund. 14. 13. Tak, już wjeżdżam! Cicho! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4!
Yeah! Who said charity can't be fun? Kurde. Ratujcie. No to było trudne zadanie, ale dobra, jakoś się udało. Tu mamy misję policyjną. Chciałem zrobić. Jakiś wyczyn odblokowałem, no ciekawe. Bolt! Boss said we gotta park opposite today. Why? We'll have to walk across the street. Oczywiście. Dobra. Security. Carlson. Jedź na miejsce dostawy. How much cash we got in the back again? Same as every week, Louis. Yeah, but how much is that? I forget. 15 mil. Whoa! A lot of people would love to get their hands on that. Why the hell do you think we drive it around in an armored truck? Dobra. Teraz, tak, pojedziemy tu i zaraz ostro odbijamy w prawo. O, dupę. Nie, odbijemy, dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Wszystko dobrze zaplanowałem. Tu jaka ciężarówka mi przeraża, zawsze ten kurczę wielki SUV pick-up. Znaczy no, to nie SUV, tylko po prostu pick-up. Jak to jest takie szerokie z tyłu. Ej, tu już była jakaś misja główna chyba, a może nie, może mi się wydaje. O. There it is. Coś dziwnie wygląda. Kruki. To jest. Wiecie kto tam jest? Not my finest parking job, sure. Oh god. Jak są kruki, to tam jest kruk. A chroń. Aha, dobra. Czyli ochrona po prostu. To nie będzie trudne zadanie. Chyba. Poprzednio jakoś z tego wyszedłem, więc. Wow, co to tutaj jedzie? Nie ma coś ładnego. Boom! Ekstra. Dobra. I teraz tutaj. I boom! No i coś słabe te samochody przeciwników. Ale zaraz ich będzie coraz więcej, więc nie ma się co cieszyć tutaj. Prawdopodobnie będą atakować w większej grupie. Ej, no kurde, żadnego nie mam samochodu sprzeciwka. Pieprze, dobra, to zaatakuję najpierw tego. To nie zbliż. O, tutaj coś mam. God damn it! Dobrze. To jest Gran Torino? Czy mi się wydaje? Chodzi mi o te samochody, które niszczę, tak? O, uwaga! Wow! Udało mi się go zniszczyć. Chociaż on właściwie zderzył się o mnie, więc. Co tutaj mamy? Dobra. Tak, to jest Gran Torino. Fajne auto. Dobra. Tu nic nie ma. Tutaj. Hops, hops. Jedzie w tym kierunku, no to mamy tutaj XKR-a. Not this again, mother! Don't draw this ride out any longer than. No ja bym przeciągał jazdę w XKR-ze tyle ile się da. Boom! Muzyczka. Tutaj znowu mamy dupka jakiegoś. Boom! Tylko, kurczę, ja mam przez 2 minuty bronić tego vana? Czy raczej ciężarówki opancerzonej? No mam nadzieję, że nie. 2 minuty to kupa czasu. Wow, nie. Ale szybko się ich likwiduje, więc wiecie, najdłużej właściwie zajmują mi przesiadki między samochodami. A samo likwidowanie to widzicie, że to przychodzi gładko. BUM! O, niespodzianka! Ojej. Zajebiste to jest. Okej. Tu mamy coś koło strefy budowy. I znowu tego kozaka. O kurczę, teraz już większe jadą. Teraz usiadą większe, więc będzie ich ciężej rozwalić. A masz! Trzeba tym takim uderzeniem już walić, bo widzę, że
Za jednym razem takim zwykłym uderzeniem się nie da ich zniszczyć, ale to nic. Poradzimy sobie i z tym. Gdzie on? Tu! Okej. Okay. Bum! Ten był jeszcze słaby, to spoko. Dobra. Tak. Okej. Więc udało mi się obronić ciężarówkę, policja dojechała na czas i fajnie. Ale co kombinuje ten król? Hell yeah! Armored cars barely got a scratch. Tak, koło niego wybuchł samochód, który wybuchł i nic mu się prawie nie stało, jasne. Dobra, została mi misja Tenera. Pościg odblokowano. Ciekawe. Zróbmy sobie jeszcze misję Tenera. Any word on Ordell? Oh, damn, man. We should get you a little bell or something. Sorry. Ordell, on a job. You want we should find him? Yeah. It's time to move him up the food chain. Zobaczmy. Gdzie trzeba dojechać? Be smart, man. Play this one clean. I plan to. Wow. Are we in a hurry? No. Remember, just play it cool with Ordell. He ends up like Carl Krug, barbecue. That's gonna be on you. No pressure then. Okay. Jesteśmy na miejscu. You think that Layla woman will show her face again? Yeah, when Jericho's got something important to do, she gets the call. Whoa, moja audica. You're waiting for what exactly? Nothing. Then drive. Well, that didn't take long. They never leave me alone. First lose them, then I'll tell you. Musimy zgubić gliniarzy. A w tej grze najlepiej gubi się gliniarzy jadąc pod prąd. Aj! Good to meet you. Just keep going. Okay. No idźcie mi stąd, korwety i Dodge Chargery. What's on the agenda today then? The agenda. Damn it. Jericho. You ask too many questions. How did the cops find us? Irrelevant. Listen, there's something I need to know. Ordell. All you need to know is what you already know. Are we clear? No to nie wiem. Jakich zgubić? To może spróbujemy na prędkość po prostu, co? Oh yeah! Oh god damn it! Cholerne wyskakujące gumna! Wyskoczyło mi coś na ekranie i nagle patrzę na tą samą. No nie! XKR pieprzony, idź mi stąd! Dobra, jedziemy uliczką. Dobra. Dalej, gubię i Lecimy, tak, musimy dostać się do strefy przemysłowej. To jest 2 km stąd, no ale w Audi R8 to minie szybko ta podróż. Ojej, zobaczcie, 300 km na godzinę przez San Francisco. I down! Sorry, if it doesn't slow us down, I don't care. Okej. No to na pewno nas nie spowolniło. Ups. Wow, jaka fajna ciężarówka. I'm not grading your driving, Ordell. Just get me where I have to be. Okay. I już dojeżdżam do miejsca. Oj. You have to tell me how the cops knew where to find you. No, I don't. Wow. Jesteśmy na miejscu i co tu się wydarzy? Cholera, tu też są gliny. Well, you were right. Bed's here too. It's predictable. Get me through here any way you can. How am I? Just do it.
Ouch, ouch, ouch. To chyba nie będzie łatwe zadanie, tym bardziej, że mam uszkodzono. Aha, naprawiona? Nie. Oh my gosh. Gdzie? Tu? Dobra, jakoś może damy radę. Nitro... Ej, zgubię ich zaraz. What? Yeah, we're losing them. Should I throw you a party? Gee, would ya? Ups, wiecie, ktoś sprzeciwka. Suwy! Nie. Korwety! Suwy, korwety! Kurde, wszystko naraz. You ever watched a man on life support? All those valves popping and wheezing. But it's that helpless look in their eyes. You know what it says? No. What? It says, I wish I hadn't asked so many dumb questions. Can you tell Jericho I did good? Until I'm exactly where I need to be. He didn't do anything. I tutaj mamy to miejsce. No zgub gliny, ja już jestem na miejscu, a nie mam gubić gliny. No shit. Jak mam zgubić federalnych? No patrzcie, jakie oni mają wozy, nie? Dobra, dobra, coś może z tego będzie, słuchajcie. A ósemka naprawdę jest szybka. Naprawdę jest szybka, ale... Doganiają, dobra, jest, udało się. Było groźnie, ale udało się. No cóż, powiem tylko tyle, że ósemka już mało co przypomina ósemkę. Ale to nic. I... Proszę bardzo, moi drodzy. What now? It's for you. Hello? I don't know what's come over you, Ordell, but keep it up. There's a job coming, something big. Messing up isn't an option, understand? Sure, I understand. Nie powiedziała nawet do widzenia, ani cześć. Seems like Ordell's going places. Whether he likes it or not, I'm along for the ride. Co teraz? Now we're getting somewhere. Ordell's almost incited Jericho's terrorist plot. We've got a new face in town. And this big job Layla talked about. Looks like all this hard work is finally paying off. Zobaczymy. No nic, kontynuować będziemy sobie drivera już w następnym odcinku. Nie mogę się doczekać wyścigów z tymi młodymi gówniarzami, ale zdaje się, że to jeszcze nie jest ten moment. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Pa, pa.